znaczy tak, jesteśmy na uboczu. Jesteśmy na uboczu i to bardzo wyraźnie czuć. To jest bardzo ciężko przełożyć na, w tej chwili jeszcze, przełożyć na coś, co jest zrozumiałe i namacalne i policzalne. Chociaż projekt budżetu, który widzimy na następne lata, już to trochę pokazuje. Ten projekt będzie decydowany już przez przyszły parlament, dlatego tak jest ważne, żeby ten przyszły parlament jakby miał taki kształt, że Polska będzie znowu uważana za lidera tej części Europy, bo nikt nam nie odbiera tego w Europie, że rzeczywiście przemiany, które zaszły w Polsce, chyba były najbardziej widoczne, chyba były największym sukcesem, jeśli chodzi o tę część Europy. Natomiast liderem na pewno już nie jesteśmy. I to widać bardzo wyraźnie po krajach naszej części Europy, które bardzo często w różnych sprawach, i nie tylko w sprawach 27.1, nie tylko to są Węgry, ja mówię o wszystkich krajach tej części Europy, o Rumunii, o Bułgarii, o Czechach, o Słowacji, o Bałtach, kraje tej części Europy, które uważały Polskę za naturalnego lidera, te kraje są trochę, były przez jakiś czas trochę zaniepokojone, czy nie wiedziały, co się dzieje, a w tej chwili bardzo często zajmują stanowisko inne niż Polska, co rzeczywiście do czasu tam 3 lata czy 4 wstecz, to się nie zdarzało. W tej sytuacji, w jakiej w tej chwili jest świat i Europa, pokazuje to zresztą sytuacja Brexitu, że w tej sytuacji tylko blokiem i tylko będąc razem mamy szansę cokolwiek uzyskać, być konkurencyjnymi w stosunku do innych, Chiny, Azja, Ameryka, tylko blokiem. I też klęska Brexitu po stronie brytyjskiej, przepraszam, że tak długi ciąg wam, ale zaraz wrócę, jedno tylko zdanie. Klęska Brexitu po stronie brytyjskiej jest właśnie dlatego klęską, że naprzeciwko siebie mieli blok 27 krajów mówiących jednym głosem. Ja od 3,5 roku, czy prawie 4, jakby gdyby ktoś spadł z księżyca i poczytał polskie media, to się okaże, że wszystko robimy z własnych pieniędzy, co jest nieprawdą. Oczywiście to są częściowo nasze pieniądze, bo to są też pieniądze z naszych składek, więc oczywiście, że tak. Natomiast cały czas ogromna większość, o ile nie prawie wszystkie inwestycje infrastrukturalne, o których się mówi w Polsce, to są inwestycje, które są dofinansowane z pieniędzy unijnych.